Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Ukrainie. Dosyć często rozmawiamy o Ukrainie, ale chyba jeszcze nigdy nie rozmawiałem o wewnętrznej ukraińskiej polityce. O tym, co się dzieje Między ukraińskimi politykami, na ile jedność, którą wywołała wojna, jest jeszcze w całym politycznym obozie ukraińskim aktualna. O tym dzisiaj w układzie otwartym. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich patronów, bo zresztą ta, ten program i ten temat jest zainspirowany rozmową z, jednych, z jednym z patronów, bo utrzymujemy kontakty wszystkich, wszystkich Was. Pozdrawiam i dziękuję za wsparcie. Dziękuję mecenasom za wsparcie. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam albo na mój profil w serwisie patronite.pl albo do bezpośredniego kontaktu. I jeszcze jedna prośba, jeśli oglądacie moje programy, zasubskrybujcie. To powoduje, że będziecie otrzymywać informacje o moich programach regularnie, a też sam program jest lepiej pozycjonowany w YouTubie. Bardzo dziękuję i zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp. Dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Firma e v zajmuje się sprzedażą i zakupem zielonej energii pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. XTB zaprasza na bezpłatny kurs inwestowania na giełdzie. Bartosz Szyma, zawodowy inwestor, pokaże, jak wyceniać wartość spółki giełdowej oraz w jaki sposób budować portfel inwestycyjny. Link w opisie. Ongeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Daniel Szeligowski, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Polityka wraca na Ukrainie? Na Ukrainę? Wróciła została zamrożona przez wojnę? Moim zdaniem wróciła już kilka dobrych miesięcy temu, tylko gdzieś nie rzucała się tak bardzo w oczy. My zazwyczaj. Szukamy tej polityki w parlamencie, szukamy tej polityki w mediach i parlament i media to nie jest miejsce, w którym w tym momencie ta polityka na Ukrainie się dzieje. Ona się dzieje na froncie, ona się dzieje gdzieś tam na zapleczu tego frontu, ona się dzieje w organizacjach pozarządowych, w ruchach wolontariackich. To jest miejsce, gdzie w tym momencie widzimy różne przetasowania. To są te miejsca, gdzie wszyscy już no, przebierają trochę nogami przed y, przyszłymi wyborami, nawet jeżeli o tych wyborach jeszcze nie do końca mówimy. To powiedz, co się, co się dzieje w tych miejscach, o których e, w tej chwili mówisz? Co, co to znaczy, że dzieje się coś w organizacjach pozarządowych na froncie, w organizacjach wolontariackich? Co to za no, polityka? Co, co masz na myśli? Dla kontekstu, żeby też przypomnieć, z jaką sytuacją mieliśmy do czynienia w lutym 2022 roku. No to Rosjanie, na początek 2022 roku, mm. Rosjanie ściągają wojska, Rosjanie ściągają sprzęt na granicę. Kijowie w najlepsze że polityczny konflikt między Zjańskim i Poroszenką. Poroszenko wraca z granicy, zostaje zatrzymany na lotnisku, ociera się niemalże o, o więzienie, bo, bo szyją przeciwko niemu tutaj e, sprawę w sądzie. Interweniuje sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg, mówi, Fajcie, no, tam może byście troszkę wyuzywali, są w tym momencie ważniejsze sprawy niż, niż wasze wewnętrzne konflikty. To zostaje odsunięte na drugi bok, gdy, gdy wybucha wojna, gdy, gdy dochodzi do rosyjskiej inwazji, zostaje zawarte. Pewien taktyczny sojusz między, między najważniejszymi politycznymi siłami na czas wojny, ten cały konflikt polityczny, wewnętrzny, spór polityczny odsuwamy na bok. A czy to znaczy, że wtedy doszło do jakichś rozmów między nimi? I powiedzieli, dobra, to my tutaj nie robimy żadnej sprawy sądowej przeciwko tobie, ale ty nas. Na, wspieraj, wiemy, nie że, wiemy, że na pewno była rozmowa ze poroszenko Poruszenko. Mhm. Dziś to wiemy. Oczywiście ten taktyczny sojusz dotyczył w dużej mierze ich dwóch, bo, bo to, było, to, to byli dwaj najważniejsi gracze na scenie politycznej, ale generalnie ten sojusz jakby rozlał się i, i on objął wszystkie, wszystkie siły polityczne. No oczywiście poza partiami, poza partią, środowiskiem prorosyjskim, które zostało dość szybko zdelegalizowane i jakby w tym momencie nie odgrywa większej roli. Natomiast to, że ten taktyczny sojusz został zawarty to nie znaczy, że konflikt zniknął, On uh -huh. po prostu został odsunięty w czasie. Yy, ważna rzecz, to, to też trzeba podkreślić, yy, to pokazało, że elita polityczna ukraińska, cokolwiek byśmy o niej nie myśleli, zdała egzamin wtedy na początku 2022 roku, bo to wcale nie było takie pewne. Tak, że... Wyobraźmy sobie sytuację taką w Polsce, tak, że siadają ze sobą wszyscy politycy, przestają się wzajemnie krytykować, siada. Donald Tusk z Kaczyńskim, Szymonem Hołownią, nie wiem, jeszcze przez te, z Lewicą i tak dalej i wszyscy wzajemnie się wspierają. To jest rzeczywiście duża rzecz. Yy, Zachowali się odpowiedzialnie. No tak, no dlatego ja mówię, że, że ukraińska elita polityczna, i będę to powtarzał, wtedy na pewno stanęła na wysokości zadania i ten, i ten egzamin zdała. Yy, konflikt został odsunięty na bok, został odłożony w czasie, ale on tam cały czas tkwił. No, i oczywiście te pierwsze tygodnie, pierwsze miesiące wojny, wszystkie ręce na pokład. Sytuacja na froncie była niejasna. Przecież to, to nie było oczywiste, że, że Rosjanom nie uda się zająć dużej części Ukrainy. Nie było oczywiste, że Rosjanie się wycofają z centralnej Ukrainy. Nie było, jasne, nie było oczywiste, że nie zdobędą Kijowa. Też, dokładnie. W związku z czym te wszystkie ręce były na pokładzie i one razem pracowały. No i oczywiście w miarę tego, jak, jak Rosjanie te pozycje na Ukrainie tracili, jak sama Ukraina okrzepła, jak, jak w, do przodu posuwała się ukraińska armia, jak stawało się jasne, że Ukraina się obroniła, żeby było jasne, to, to nie znaczy, że wygrała. Że, o, gdy było jasne, że się obroniła... Tak. Że obroni się jako państwo, nie wiadomo z jakimi granicami, ale jako państwo się obroni, no to też te spory polityczne, wewnętrzne, one zaczęły wracać. A za, zaczęły wracać w jakim wymiarze? Gdzie to było widać? Zaczy, bo myśmy tego nie, to, nie widzieli, bo nie obserwowaliśmy, tak? bo wszyscy, wszyscy byliśmy skoncentrowani na tym, co się dzieje na, na, na frontach. Otóż ja uważam, że pierwszy ten y, niepisany sojusz złamał sam prezydent Zełański. Mhm. To do tego doszło dość szybko, gdy został zatrzymany Wiktor Medvedczuk, czyli taka prominentna postać rosyjskiej piątej kolumny na Ukrainie, gdn został zatrzymany przez służby bezpieczeństwa Ukrainy. Cóż, nie zresztą. Wiedzieliśmy, że pracuje z Rosjanami. To SBU wymusiła na nim zeznania obciążające Petra Poroszenkę. Aha. Coś tam też oczywiście jest. No, ja nie chcę powiedzieć, że, że, że wszystko, co z Medweczuka wyciągnięto, to jest wyssane z palca. Ale też zeznania publicznie wypłynęły? Mm, to oczywiście, one, one były dostępne w internecie. Więc to było ewidentnie złamanie tego sojuszu i uderzenie w Poroszenkę. Wtedy, w, wtedy, jeszcze wówczas Poroszenko nie zareagował. no Powiedzmy, że uniósł się troszkę honorem, że to jest nieodpowiedzialne zachowanie Zełańskiego, y, ale, ale ja jestem odpowiedzialny, prawda? Ja jestem dojrzały, a to jest jakiś tam. Y, zawsze mówiłem, że to przecież jest komik, a nie, a nie, nie, nie poważny prezydent. Y, w związku z czym ja, ja, ja będę się trzymał tego sojuszu. To, to jest to mniej więcej to, co powiedział prezydent Poroszenko wtedy. Y, ale w miarę upływu czasu oczywiście. Ten, ten taktyczny sojusz zaczął topnieć i, i różne przepychanki na Ukrainie się zaczęły. Widać to było w samorządach, widać to było w samorządach, gdy administracja prezydencka starała się centralizować władzę, ograniczać władzę tych merów, tych samorządów, które, które były z opozycji, tych, które niekoniecznie wpisywały się w, w linię polityczną prezydenta. Widać to było też na rynku medialnym. Otóż no to nie przypadek, że w tak zwanych jednych wiadomościach, czyli czyli w tym momencie mamy do czynienia na rynku medialnym ukraińskim z czymś, co, co Ukraińcy nazywają telemaratonem. Czyli wszystkie stacje pracują, wszystkie stacje telewizyjne pracują razem a, i wyświetlają jeden program informacyjny, żeby nie było wojny medialnej na Ukrainie. Tak, to jest, że wszyscy robią i, i on jest tworzony przez jedną grupę dziennikarzy? Nie, nie. No wszystkie stacje telewizyjne pracują razem na zmianę. Oczywiście mhm. każdy tworzy, ale, okay. ale wszystkie stacje transmitują to samo. Aha. No, i z tego programu na przykład zostało. A czy to jest, przepraszam, czy na ile ten program jest kontrolowany przez, przez władze? Do jakiegoś tam stopnia na pewno jest, uh -huh. bo, bo to jedna rzecz się nie zmieniła. Jakieś wskazówki dla dziennikarzy, wskazówki dla redakcji z administracji prezydenckiej a nadchodzą. To dotyczy na przykład to się może przyjawiać w różnych sferach, bo po pierwsze, zawsze są dziennikarze, którzy chcą dostępu do administracji prezydenckiej, a to kosztuje. Czyli nie pieniędzy, tak? no, to kosztuje w tym sensie, że lojalność. Y, y, że lojalność i nieporuszanie tematów, które by były z punktu widzenia władzy niedostępne. Mało tego, oczywiście, no, że w warunkach wojny ten dostęp do administracji prezydenckiej jest jeszcze bardziej utrudniony, w związku z czym trzeba, y, y, trzeba tą lojalnością y, y, płacić. Dwa, wielu dziennikarzy, przecież wciąż pracuje dla oligarchów, którzy, którzy jedni są bardziej przychylni władzy, inni mniej, ale ci, którzy są bardziej, no to oczywiście, że też tych nieprzyjemnych tematów nie poruszają. No i też gdzieś pojawiła się, powiedzmy, w tym, w tym środowisku medialnym taka niepisana zasada. Że nie będziemy uderzać w Zelońskiego. Nie będziemy uderzać we władzę, bo to też nie jest ten moment. Znaczy, nie tylko politycy zawarli taki sojusz, ale generalnie te środowiska opozycyjne szerzej traktowane, media, aktywiści też odsunęli tę te, te krytykę prezydenta Zelońskiego na bok. Taki nastrój jest w całej Ukrainie. Trudno spotkać ludzi, którzy krytykują Zelońskiego. Ja myślę, że, że wcale nie jest ich trudno spotkać, tylko, tylko oni nie chcą tej krytyki jeszcze bardzo upublicznić. No tak, w tym Co sensie, tak, jakby, że nie słychać tego. No, tak, za, za z bo za zamkniętymi drzwiami to mhm. jak gwarantuję, że krytyka Zerońskiego mhm. wylewa się na prawo i lewo. I, i, i też nie, 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 nie bezzasadnie, oczywiście. Mhm. Y więc, te media, y więc te media też zawarły jakiś tam swój sojusz. No i oczywiście z tego, z tego konglomeratu medialnego wyrzucono kanały y telewizyjne powiązane właśnie z byłym prezydentem Poroszenką. Więc no, to, 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 je, to już był też ten mhm. element walki, y walki politycznej. Y później y y Później myślę, zaczęły się później, to no już jest kilka dobrych miesięcy temu, zaczęły się tak naprawdę przygotowania do przyszłych wyborów. No, wybory parlamentarne na Ukrainie można traktować, znaczy termin tych wyborów parlamentarnych można traktować dwojako, dlatego że mamy tam kolizję norm między, między nowym kodeksem wyborczym czyli między ustawą a konstytucją. No, i teraz każdy będzie sobie interpretował tak, jak jest mu to wygodne z politycznego punktu widzenia. Jedni powiedzą, że wybory parlamentarne powinny być jesienią tego roku w październiku. Mamy lipiec, czyli już już powinna się zaczynać no. kampania, prawda? Drudzy będą, drudzy będą się odwoływać do, do tej innej darby prawnej, która mówi, że w przyszłym roku, jesienią. Czyli możemy. Śmiało powiedzieć, że jeżeli to będzie niewygodne, to wybory można przesunąć o rok i nic, nic złego się nie stanie, nawet z prawnego punktu widzenia. Co to znaczy ta druga norma prawna z czego nownika? Znaczy, z tego, że, że konstytucja wskazuje mniej więcej dość precyzyjnie, kiedy powinny się odbyć wybory mhm. parlamentarne, natomiast nowy kodeks, nowy kodeks wyborczy, nowe, nowe prawo wydłużyło kadencję parlamentu z czterech do pięciu lat. Natomiast okay. konku, natomiast kon, konstytucje nigdy nie zmieniono, bo nie, bo nie było w większości w parlamencie. Także... No, ale stan wojenny nie zawiesza wszystkiego. Tak, no zawiesza. Tylko y, jeżeli będziemy w ogóle rozmawiali o przyszłych wyborach y, parlamentarnych i prezydenckich, bo prezydenckie powinny być y, wiosną przyszłego roku, 2024, mhm. y, to, y, to ten Argument legalistyczny, że, że nie można zrobić wyborów, nie można przeprowadzić wyborów w czasie stanu wojennego, on zawsze się pojawia, jako pierwszy i jako generalnie, jako główny, tak? No, no tak, tylko że to jest argument czysto legalistyczny. Znaczy, jeżeli jest woda polityczna, to się wybory zrobi i prawo nie będzie, prawo nie będzie przeszkodą, tym bardziej, że jest furtka, jest wytrych w tym prawie, znaczy stan wojenny trzeba regularnie przedłużać. Mm -hmm. On na przykład się skończy w połowie sierpnia tego roku i trzeba będzie go przedłużyć po raz kolejny. A w jaki sposób na Ukrainie przedłuża się? No musi stan go, musi go, parlament, musi, musi go zatwierdzić mm -hmm. parlament. Ja oczywiście, że jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, w której parlament go nie przedłuży, bo taka będzie wola prezydenta. Z zakładam, że nie tym razem. ja mówię tak. w, raczej w perspektywie wiosny, lata przyszłego roku ewentualnych mm -hmm. wyborach prezydenckich, bo, bo, bo chyba w tym kierunku pójdziemy, że najpierw prezydenckie, a, a potem mm -hmm. parlamentarne zazwyczaj generalnie tak, tak bywa na Ukrainie, to, to jeżeli będzie wola polityczna, to, to i ta wyrwa gdzieś tam, gdzieś tam ten, ten kruczek prawny się znajdzie. Bo, bo albo prezydent nie, nie, nie poda do parlamentu, albo parlament tego nie zatwierdzi, to jakby politycznie można zrobić. Ale w zasadzie po co, po co Zeleński miałby przedłużać? Przecież chyba dzisiaj Trudno sobie wyobrazić, żeby wybory prezydenckie na Ukrainie wygrał ktoś inny niż Włodymyr Zeleński. Jestem sobie bardzo łatwo stanie wyobrazić, że Zeleński te wybory przegrywa. Naprawdę? Jeżeli się pojawia bardzo silny kandydat ze środowiska wojskowego, jest bardzo duże oczekiwanie, a. że taki kandydat się pojawi. I że to, Oczywiście, i że że no, to mówi się, że to może być Walerii Znaczy, to, to od dłuższego czasu już się mówi o, o generale Załużnym. Są osoby, które gdzieś tam popychają generała załóżnego do tej polityki. O ile ja rozumiem, w tym momencie on po pierwsze się nie zdecydował, a, a po drugie no, ma dużo zastrzeżeń. W tym sensie, że, że rozumie, że to by była... Sytuacja, która prawdopodobnie podzieliłaby środowisko wojskowe mhm. czyli to środowisko wojskowe musiałoby wybierać między lojalnością wobec prezydenta i między lojalnością wobec to, de facto tak. szefa generała założonego nieciekawa sytuacja tak, z punktu widzenia państwa, które, które toczy wojnę, i ten, ten argument też jest oczywiście często podnoszony przez gdzieś tam aktywistów i ekspertów ukraińskich, którzy, którzy nie chcieliby jednak e, e, widzieć takiej sytuacji. E, tak. Tylko teraz bardzo ważna rzecz. Ja operuję na założeniach, które są ważne stanem na dzisiaj. Mhm. Absolutnie, moim zdaniem, wszyscy w Kijowie mają świadomość, że te założenia są ważne maksymalnie do jesieni. Znaczy wszystko w tym momencie opiera się na powodzeniu ewentualnej kontrofensywy. To, to, co my nazywamy kontrofensywą ukraińską. Czy ona się uda? Czy ona się uda? To, to nie jest w tym momencie jakby temat, na, te, temat naszej rozmowy. Natomiast pod tą kontrofensywę podwieszone jest w zasadzie 99% tego życia politycznego, wewnętrznego. Wszyscy czekają, co się stanie. Uh -huh. I teraz w zależności od tego, jak ta kontrofensywa się będzie, to będą zapadały decyzje. Czy będą wybory? Czy ktoś pójdzie na te wybory? Czy może będziemy jednak przedłużać stan wojenny i, i, i zostawimy Załońskiego na, na fotelu prezydenta? To jest, to jest ten scenariusz, to czy znaczy to jest to jest ten najważniejszy czynnik. Czy prezydentowi Załęskiemu zależy na y, y, wyborach? To oczywiście, że tak. To znaczy, to jest świetny moment dla niego, pewne okienko, do tego, żeby y, skapitalizować bardzo wysokie poparcie społeczne, tak. w momencie, w którym to poparcie społeczne jeszcze wysokie jest i nie spadło, a ono może spaść, jeżeli się. Za, nie wiem, pogorszy się sytuacja społeczno-gospodarcza na Ukrainie, być może Zachód zacznie naciskać na jakiś zgliły kompromis, być może ukraińska armia nie będzie w stanie odbić całości terytorium i zaczną się trudne dyskusje na Ukrainie, kto jest winien, zaczną się jakieś rozliczenia. Zanim to wszystko się stanie, no to Związkiemu zależy, żeby, żeby szybko sprawy wyborów zamknąć. I no, dwa, tak, też ważna hmm. sprawa, znaczy zanim pojawił się właśnie silny konkurent. Tak. Bo no jego się, jeszcze nie ma. To miałem na myśli, mówiąc, że dzisiaj, trudno mi sobie wyobrazić, kiedy tam byłem kilka razy w ostatnim czasie na Ukrainie, rozmawiałem z rozmaitymi ludźmi, no to Załęski był w ogóle takim wśród ludzi, nie, nie mówię o tam działaczach politycznych, tak, ale tak przeciętnych, przeciętnych Ukraińców, nawet ludzi, którzy nie głosowali na Załęskiego, którzy byli jego przeciwnikami, no dzisiaj jak wszyscy mówią, to jest nasz prezydent, to jest nasz przywódca, wierzymy mu, ufamy mu, e, polegamy na nim. Nie znam badań popularności, nie wiem, czy takie są przeprowadzane dzisiaj, czy nie, no, ale spodziewam się, że na ciągle są niezwykle wysokie. W tym sensie myślę, że jakby ten, jemu na rękę byłoby to zrobić szybko, prawda? I powiedzieć, proszę bardzo, mam demokratyczny mandat. I, no to właśnie mam na myśli, mhm. że z punktu widzenia można by szybko zamknąć ten rozdział i, i wydłużyć sobie, no, wygrać drugą kadencję. No nie tylko jemu na tym zależy, ale i jego całym otoczeniu. Znaczy, tak. tam są ludzie, którzy też już bardzo dobrze się czują przy władzy i tej władzy nie chcieliby stracić. Tam są też... I mają dzisiaj większą władzę niż normalnie, no bo sytuacja wojenna daje im tę władzę dużo, dużo większą niż, niż sytuacja Dokładnie. niewojenna. Plus jest cała masa parlamentarzystów, którzy tak naprawdę na plecach Zełęskiego do tego parlamentu weszli. Gdyby oni on, to, to nie nigdy w życiu, w polityce by nie zaistnieli. I w warunkach normalnych wyborów parlamentarnych, długa kampania. Wyborcza, media, dyskusja, i tak dalej, no to oni pewnie też drugi raz do tego parlamentu by nie wyszli. Jeżeli to szybko się uda zrobić, to, to nie mają jeszcze nadzieję, że te kilka lat w, w tej polityce będą. Więc z punktu widzenia Zeońskiego, na pewno, są, na pewno są, są jakby czynniki, którego do tych wyborów popychają. No, oczywiście są też problemy. Po pierwsze, rzeczywiście, no jak na to zareaguje ukraińskie społeczeństwo, które gdzieś tam w sondażach zapytane. Twierdzi, że, że raczej nie. A na pewno jeszcze nie teraz tak. nie chcę wyborów. Naturalne, A na pewno jeszcze nie teraz, Jak na to zaroguje społeczność międzynarodowa? Czy to jest dobry pomysł nakręcać po raz kolejny konflikt polityczny wewnętrzny? No bo też musimy sobie uświadomić, wybory równa się koniec tego taktycznego sojuszu. To, to nie jest tak, że będą wybory no, ale i Ale to też poklepią... znaczy, jestem demokratą. Tak? Chcę do Unii Europejskiej, tak chcę jest. do demokratycznego świata. Ja przestrzegam reguł gry, proszę bardzo. Termin wyborów wstaje, uzyskuje to jest, mandat. To jest bardzo ważny argument. Dosłownie kilka dni temu przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ten argument podniósł, że no ale przecież Wy, Ukraińcy, zobowiązaliście się do, do, do tego, żeby regularnie przeprowadzać wybory. Tak. No, dla mnie argument kontrowersyjny, bo to jest jednak zupełnie inna sytuacja, ale to pokazuje, że część polityków na Zachodzie będzie naciskać na Ukrainę w sprawie tych wyborów. Hmm. Bo będzie mówić, że no nasze tutaj Załęskiemu yy, spodobały się jakieś autorytarne rządy, a on już by tych rządów nie chciał oddać. Tak, i mi się wydaje, że jakby to jest. No, mogą powiedzieć, no to trochę nieodpowiedzialne w czasie, w czasie wojny, ale potem jakby trudno będzie ten argument zmierz. Mam demokratyczny mandat. Jestem, nawet Oczywiście. w czasie wojny przeprowadziłem wybory, mogą, proszę bardzo, obserwatorzy. E, mogą przyjechać, monitorować, i, e, a ja tutaj Wam pokażę, że i tak dostanę 80%. No i kluczowa sprawa, bo to jest y, ta najważniejsza, która, która wstrzymuje wszystkich przed wyborami, to jest, jak takie wybory przeprowadzić z technicznego Aha. punktu widzenia. No właśnie, na jakich terytoriach? Część terytorium jest okupowana, tak? tak, a część terytorium, znaczy część, duża część ludzi wyjechała za granicę. Jak, jak im zapewnić miejsce do, do głosowania no tutaj w Warszawie, gdy są wybory prezydenckie czy parlamentarne na Ukrainie, to proszę sobie pójść pod ambasadę Ukrainy i zobaczyć, jaka tam kolejka stoi na i nie wszyscy pewnie, w nie w, dzisiaj była kilka... i nie wszyscy pewnie zdążyli zagłosować. Tak. No, to teraz sobie musimy wyobrazić, ile takich miejsc do głosowania dla, dla ukraińskiej diaspory musiałoby być teraz we wszystkich państwach zachodnich, gdzie, tak. gdzie Ukraińcy wyjechali. Jak, jak zapewnić, że Ukraińcy będą głosować na Ukrainie? Znaczy, nie ma spisu wyborców, bo ci wyborcy się pomieszali. Z wszystkich regionów pojechali po prostu do innych, gdy uciekali przed wojną. Jak to no zrobić? Tak. No, oczywiście, tak. Mówi się, że jest ten system elektroniczny DIA, czyli państwo w smartfonie na Ukrainie, że to byłby jakiś wytrych, który by, który by umożliwił przeprowadzenie takich bo również dzisiaj każdy ma smartfon, to może zagłosować, I tak? Tak. Y okej, okay, ja, ja kupuję ten argument w pewnym sensie, że, że to pewnie by, to by pewnie pozwoliło, Natomiast zakładam, że, że prace jeszcze trwają. Znaczy, mało tego. Wiem, że prace trwają. Wiem, że są przygotowania do, do przeprowadzenia wyborów przez taki właśnie system. Natomiast nie zapadła jeszcze decyzja, jak już mówiłem, czy, czy te wybory będą, czy te wybory nie będą. No hmm. i czy, OBW, czy OBWE to uzna jako wybory demokratyczne, jako spełniające te wszystkie kryteria? Pewnie nawet byliby w stanie przymknąć oko na to, że, 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 że tam jakieś niedociągnięcia się pojawiły, no bo sytuacja jest jaka jest. Też, też, też trzeba ten priorytet rosyjskiej inwazji mieć z tyłu głowy. Więc, jakby podsumowując ten wątek, przygotowania do wyborów ewidentnie są. Czy te mhm. wybory się odbędą, nie wiem, ale wszystkie siły już się, już się do tego przygotowują. To, to nie jest tak, że prezydent Załęski okay. jest pewny reelekcji, że, że może spać spokojnie, że włos mu z głowy nie spadnie. Na pewno tak nie jest. Mhm. A co miałeś na myśli, bo tego nie zrozumiem? Na samym początku powiedziałeś, że dzisiaj polityka toczy się nie w parlamencie. Nie w mediach, ale na froncie, w organizacjach pozarządowych, w różnych innych miejscach. Więc to no, Wątek medialny to troszeczkę już poruszają, tak. czyli nie ma jako takiej debaty politycznej, wewnątrz politycznej, Aha. wewnątrz wewnątrz krajowej w ukraińskich mediach. No, dlatego, że jest ten, ten, ten sojusz, jest ten wspólny program informacyjny, pasmo informacyjne, więc, więc, więc tamtej kłótni politycznej nie ma. To, to, to nie w mediach się toczy cała dyskusja. Ona się nie toczy w parlamencie, bo parlament, jak, jak żartobliwie niektórzy teraz mówią na Ukrainie, to jest taki de departament prawny, czy tam prawno-administracyjny administracji prezydenckiej, czyli w administracji prezydenckiej zapadają decyzje, a parlament to tylko formalnie akceptuje, więc tam też żadnych dyskusji nie ma. Po prostu się tam przychodzi, głosuje i wychodzi. I tak dalej. Żeby, to, to, to też jest element tego sojuszu politycznego, żeby, żeby nie trwały jakieś długie, niepotrzebne dyskusje, nie obrzucać się błotem, nie obwiniać się. Parlament ma ma po prostu wszystko 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 akceptować, żeby to się ładnie zgadzało z prawnego punktu widzenia. No i teraz, jeżeli nie ma tej polityki w mediach i jeżeli nie ma tej polityki w parlamencie, no to ona jest gdzieś poza tymi mhm. y, y, no, o, o, obiema sferami. No, ona jest na froncie. Jeżeli sobie popatrzymy na media społecznościowe, co robi Poroszenko, co robi, y, co robi otoczenie Załońskiego, co robią inni wolontariusze, no to wszyscy sobie robią zdjęcia, wszyscy sobie robią relacje z frontu, kto dostarcza broń, gdzie dostarcza broń, ile i tak dalej, tutaj jakaś pilka wbita mm -hmm. przeciwnikowi, no jeżeli ktoś śledzi Facebooka Petra Poroszenki, to może dojść do wniosku, że to jest jakby główny donor y Broni dla, dla ukraińskiej armii. No Ja to trochę mówię żartobliwie. Okay. On, 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 on oczywiście <grym> też się zasłużył, no, tak? No ale jakby skala, skala jest, jaka jest. Wszystkie, wszystkie duże fundacje czy też organizacje pozarządowe, które zajmują się dostawami broni na Ukrainę, ja bym tam szukał przyszłych polityków. No, mhm. Serki Prytuła, jeden który posiada jedną z największych fundacji, które pomagają armii, które pomagają społeczeństwu i tak dalej. Moim zdaniem, 100% murowany kandydat do parlamentu, czy, czy, czy na wybory prezydenckie? Nie wiem, bo to będzie też zależało od tego, na czym będzie się musiał skupić, ale 100% przyszły polityk. Ale przyszły polityk współpracujący z Zelańskim, czy tworzący jakąś nową siłę yy... polityczną? To jego fundacja jest siłą polityczną. Jego mm. fundacja, która ma dziesiątki, może setki wolontariuszy, yy, częściowo. Dziesiątki części. tysięcy. Czy znaczy, ty, ty, którzy pracują Aha. gdzieś tam na samym dole, to pewnie tak. Mm. No? A ci, którzy w centrali, to ja mówię o kilkudziesięciu, prawdopodobnie w Kijowie. Część parlamentarzystów, którzy już z nimi pracują, na przykład z frakcji, z Partii Głos, Partii Głos kojarzymy z, z, z Światosławem Wokarczukiem, czyli, czyli wokalistą Okanuelzy, ale Prytuła też był, też był działaczem związanym właśnie z, właśnie z tą partią. On się nie dostał, co prawda, do parlamentu, no ale w tym momencie ma bardzo silną pozycję. Jeżeli chodzi o ten ruch wolontariacki, jest bardzo, bardzo szeroko rozpoznawany w ukraińskim społeczeństwie. Dla mnie, raz jeszcze, mówię, nawet mało tego, wiemy, że rząd ma ambicje polityczne. Jeżeli pierwsze będą wybory prezydenckie, to na pewno będzie kandydował. Jeżeli pierwsze będą wybory parlamentarne, to prawdopodobnie skupi się na tym, żeby z tej, z tej swojej organizacji, czy też pod szyldem tej swojej fundacji dużą frakcję do parlamentu wprowadzić. Inne, in, in, inne grupy wolontariackie, myślę, że, że tam też. Dyskusje, czy, czy wyłoni się jeden wspólny kandydat z takiego szerokiego, powiedziałbym, frontu wojskowo-wolontariackiego? Generał Załużny to jest oczywiście tak stary tutaj gwiazda, yy, yy, która, która mogłaby rzucić wyzwanie Załyńskiemu, no ale jeżeli on nie zdecyduje się pójść do, do polityki, ja myślę, że w takim politycznym sensie, to prezydent Poroszenko bardzo by się chciał przytulić do załóżnego, żeby, żeby go przejąć w kontrze do, do Załyńskiego. No, ale jeżeli generał założny się, się nie zdecyduje, to to środowisko i tak wystawi jakiegoś kontrkandydata. Tak? A czym zdanie, co? Między no... nimi jest wystawi, no bo po prostu mają ambicje i każdy chce czy to środ... swojego? Czy to jest tak, że oni są, że jest napięcie między tym środowiskiem a prezydentem? Yy, po pierwsze, to to środowisko znacząco urosło w siłę. Yy, cieszy się niepodważalnym zaufaniem, szacunkiem ukraińskiego społeczeństwa. Yy. Yy, czy we wszystkich yy, sondażach gdy pytamy Ukraińców, komu wierzą, no to na pierwszym miejscu wierzą armii, a ale, będziemy... ale prezydent też jest w tej... E, w czołówce jakiego, jest, ale nie? nie jest na pierwszym miejscu. Armia jest, jest na, miejscu. armia jest na pierwszym miejscu. W związku z okay. czym wojskowi to jest to środowisko, które się cieszy. Czy jest napięcie, no. jak wygląda, czy jest, są napięcia między wojskowymi a yy... prezydentem, bo tu różne yy -y. plotki chodziły. Tak, tak, są no, konflikty między, między prezydentem yy, Zełęskim a generałem załóżnym były. Były na samym początku już wojny yy, odnośnie do tego, czy, czy i w jaki sposób na przykład objednać to całe środowisko yy, wojskowe, paramilitarne, organizacje, wolontariuszy i tak dalej. No, oczywiście, prezydent Załenski chciałby, żeby wszyscy go popierali, no, i wszyscy tak. pracowali na niego. Yy, to, że jest ten taktyczny sojusz, który się tam już już troszkę łamie, to, to, to nie znaczy, że, że wszyscy prezydentowi Zajańskiemu zapomnieli, że on jakieś tam autorytarne ciągotki przed wojną yy, miał. I, i władze starał się centralizować. Te konflikty były przed wojną i te konflikty dalej są. Oczywiście prezydent Zelenski kieruje się jakąś tam logiką polityczną, nawet jeżeli chodzi o prowadzenie działań zbrojnych, interweniuje, znaczy wtrąca się trochę w, w prowadzenie działań zbrojnych. Takim modelem sowieckim, powiedziałbym, kierowania, kierowania. No, nie, nie na taką skalę jak Putin oczywiście, to w ogóle nie, nie do porównania, ale, ale, ale się wtrąca, co się nie podoba oczywiście wojskowym. No i też widać, że, że on się obawia chyba generała założnego, bo te różne ruchy kadrowe, które, które prezydent Załoński robi, na przykład w Monie, to moim zdaniem jest ewidentnie próba balansowania rosnącej pozycji załużnego, próba kreowania jakichś tam podziałów w tym środowisku wojskowym. Fakt, że, 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 że generał Załużny też dobierał sobie na przykład współpracowników, którzy kiedyś byli związani z, z Petrem Poroszenką, no, to są oczywiście doświadczeni wojskowi, którzy kierowali na przykład przez lata tą operacją w Donbasie, ale ja bym tej, tej logiki politycznej też całkowicie tutaj zrównania nie wykreślał. Więc więc tamte napięcia oczywiście są. W tych środowiskach, właśnie wojskowych, paramilitarnych, najczęściej też słyszymy krytykę pod adresem. Prezydenta Załońskiego, znaczy, prezydentowi Załońskiemu nikt nie zapomniał, yy, co zrobił przed wojną. To, to, to brzmi tak, jakby górno, nie, Czego? ale prezydent Załoński przecież nie wierzył, że będzie wojna. Mhm. Yy. Prezydent Załoński deprecjonował zagrożenie yy, tuż przed rosyjską inwazją. Z Kijowa nigdy dyrektywy do, do Donbasu nie dotarły, żeby się władze samorządowe przygotowywały. Ja byłem razem z, z, z kolegami z, z, z pismu przecież na kilka dni przed, przed wojną w Donbasie. Rozmawialiśmy tam z, z samorządowcami. To, to ja słyszałem wiele gorzkich słów pod adresem prezydenta Zełańskiego. To przypomnę taką anegdotę, znaczy anegdotę zdarzenie. Jak wróciłeś z tego Donbasu, to ja nakręciłem z tobą rozmowę, nie wiem czy pamiętasz, Pamiętam. tuż przed wybuchem wojny i miałem ją puścić tydzień później, ale wojna wybuchła i ta cała nasza rozmowa bez sensu, <laughs> zrobiła się to była jedyna rozmowa, której nie którą nagrałem, ale nie puściłem, a nie dlatego, że wprowadziłem cenzury, tylko po prostu ona się stała, się kompletnie zdezaktualizowała. Yy, tak było, dokładnie. Yy, więc, yy, więc ja słyszałem bardzo wiele gorzkich słów wtedy pod adresem prezydenta Zelenskiego, i to mu nie zostało mhm. zapomniane. Mhm. I no oczywiście dochodzą do tego różne kwestie związane z przygotowaniami do wojny. Dlaczego to mówię to za chwilkę, za chwilkę, dojdę jakby do konkluzji. Dlaczego, dlaczego tak łatwo stracono południe, dlaczego tak łatwo rosyjskie wojska weszły z Krymu do, do wodu hersońskiego i zajęły Hersoń? Dlaczego rosyjscy agenci tak wysoko doszli w, gdzieś tam w ramach służb specjalnych ukraińskich? To wszystko polityczną odpowiedzialność za to ponosi oczywiście prezydent Zełański. No i teraz w momencie, w którym. Pada ta blokada medialna, jeżeli to tak nazwać, jeżeli zaczyna się kampania wyborcza i, i zaczyna się dyskusja polityczna, to zaczynają się rozliczenia. Uh -huh. I te wszystkie kwestie będą przeciwko prezydentowi Zamiejskiemu wyciągane, będą po prostu rozliczenia. Zapewne to... tak, ale wy... tak na czuja, tak? bo trudno zbadać oczywiście, ale to jego zachowanie to obraz, na który wczoraj mi spotkałem, przypomniałem. 24 lutego w nocy, ten, jak wyszli na plac i mówili, my, jest, my jesteśmy tutaj. Wie? I, I on, to, że on był z tymi ludźmi przez cały rok, to to jest taka siła przekazu. I owszem, będą wyciągać, ale ta półtora roku dzisiaj, tak to już będą powiedli, dwa, lata, mm. <coughs> dwa lata wojny, i nasz przywódca, który jest z nami każdego dnia, mm. mówi do nas każdego dnia, wydaje mi się, że to, to, przykrywa, e, to przykryje wszystkie, wszystkie rzeczy z przeszłości. Wiele przykryje, wszystkich nie. No, no, mm. Ważną rzecz powiedziałeś, znaczy ten przekaz. Tak. Bo w tym momencie nie ma innego, alternatywnego przekazu. Znaczy, tak. Ukraińcy widzą tylko to. Tak? A to prawda. w momencie, w którym ta blokada medialna padnie, mm. zobaczą też kilka innych rzeczy. No, zapewne. Ja, ja nie chcę powiedzieć, że, że tutaj Zełenski jest skończony politycznie. Ja, ja niczego takiego nie mówię. Mm. Chcę tylko powiedzieć wyraźnie, że nie może być pewny relekcji. Być może nie pojawi się żaden silny kandydat i on tę reelekcję mhm. z łatwością wygra, ale jeżeli takowy silny ze środowiska wojskowego, tego ruchu wolontariackiego się pojawi, to to nie jest przesądzona sprawa. Załęcki się do tych wyborów oczywiście przygotowuje i on będzie starał się wykorzystać różne, różne triki. Jednym z tych trików będzie na przykład to, żeby wybory prezydenckie i parlamentarne przeprowadzić równocześnie. Dlatego, że on jako jedyny będzie posiadał na tyle zasobów administracyjnych, żeby, żeby poradzić sobie z, obiema, z, z oboma tymi tak. frontami. Tak? Natomiast e, ci mniejsi, którzy tych zasobów mają, i oni prawdopodobnie skupią się właśnie na wyborach parlamentarnych. Tak. Jeszcze chciałem o jedną rzecz zapytać: o e, presję społeczeństwa obywatelskiego na wyczyszczenie sądownictwa, korupcji, na tych wszystkich chorób, które trawiły, jeszcze trawią w dużej mierze to państwo. Na ile on sobie daje z tym radę? No bo z tego, co słyszę z tym aparatem sądowniczym, to tak sobie na pół e, daję rady i, i tu domyślam się, że są duże tarcia wewnątrz samego o, obozu, u, obozu władzy. E, i nie wiem, jak słyszałem wicepremier Stefani Szynę, no tak mówiącą publicznie nawet, tak, o tym, że jakby pukamy do, do drzwi, aby wreszcie tą sprawę uporządkowano. No to, mówi, to skoro publicznie mówi tak, no to. Pewnie tam jest tak naprawdę walka bardzo ostra. Z drugiej strony, Załański utrzymuje ciągle tych ludzi, o których dosyć, o których krążą dosyć ciemne legendy. No to ci ludzie często są bezpośrednio w jego administracji. Mhm. Zajmują wysokie stanowiska pod, pod takim, powiedziałbym, dachem szefa jego administracji. Pod adresem którego też wiele, wiele zarzutów padało, ale nigdy niczego nie udowodniono. Andrzej Jermaku. Andrzej Jermaku ale pod adresem Jermaka, tak jak mówię, zarzuty były, niczego nie udowodniono, mhm. więc to też jest ważne, tak. że zarzuty zarzutami, no po prostu pod, pod adresem każdego szefa prezydenckiej administracji zarzuty się pojawiają. Pod adresem tego jeszcze bardziej, bo on jest bardzo, bardzo aktywny medialnie i generalnie, no, też jak sobie ukraińscy koledzy żartują, to jest taki wiceprezydent. On mm -hmm. znacząco wyszedł poza, poza ramy takiego technokraty i, i, i szefa administracji. Ja mam wrażenie czasem, że, że, że Amerykanie nie bardzo rozumieją, z kim mają do czynienia, bo, bo, bo dla nich szef administracji jest taki chief of staff, ten, tak. który dobiera personel i, i nie ma jakby roli politycznej, natomiast ten, ten ma i mm -hmm. jeszcze odpowiada za, za wiele rzeczy w polityce zagranicznej. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o osądowictwo, to, to, to tutaj jest sytuacja troszkę skomplikowana. Rzeczywiście był kryzys, w, dalej, myślę, jest w sądownictwie, w reformie sądowej na, na, na Ukrainie, winny jest każdy, ja mam tak będzie. Znaczy prezydent Załyński też jest winny, bo, bo przeprowadził reformę sądową, którą totalnie zepsuto i sparaliżował cały, cały system sądownictwa, trzeba było potem wszystko jeszcze raz odkręcać, odkręcać na nowo. I teraz ze względu na ten kryzys starano się go rozwiązać metodami pozaprawnymi co się spotkało oczywiście z krytyką części, części prawników, części społeczeństwa ukraińskiego, co się spotkało też z krytyką zagranicy, czyli, czyli organizacji międzynarodowych, no i oczywiście okoniem stanął system sądowy sam w sobie, czyli sędziowie, którzy, którzy bronią swoich kolegów po fachu, którzy, którzy solidarnie biorą łapówki, tak, bo to jest bardzo skorumpowany system. Czy, 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 czy metodami pozaprawnymi można przywrócić stan prawny? To, to, jest, to jest pytanie raczej do, do, do prawników i do, do, do filozofów, nie, nie, nie do mnie, ale to jest to jest dylemat, przed którym stoi prezydent Zełański. Nie da się wyczyścić systemu sądowego na Ukrainie metodami czysto prawnymi. Tak. Więc albo trzeba, albo trzeba ten system, albo trzeba mu złamać kark siłą i wtedy, i wtedy przywrócić stan prawny. Albo można, można postępować tak jak, tak, jak mówi to prawo, i tego systemu nigdy nie wyczyścić, bo on sam się będzie po prostu odtwarzał. To jest państwo w państwie. Moim zdaniem to jest taka sytuacja trochę, z tym, że jeszcze pewnie gorsza, jak w Polsce w latach, na początku lat 90., kiedy mogliśmy wyczyścić wiele rzeczy do dna. No, ale przechodziliśmy taką pokojową transformację i nie zrobiliśmy, i cenę za to płacimy do dzisiaj. Nie? Przez niezreformowanego, nie na przykład sądownictwa, nie? te wszystkie zamieszania, które są, jakkolwiek oceniać to, co robi rząd, jakby, tam, są, tam są tego korzenie, tak? nie przeprowadzenie tej głębokiej reformy na początku transformacji. I dzisiaj Ukraina ma tę szansę, bo jest w takim momencie, jakby, że świat się na to zgodzi, żeby właśnie metodą tam trzeba decyzji politycznej po prostu. Czyli ja. Ja nie doradzam prezydentowi Zełęskiemu, ale gdybym, gdybym, gdybym został zapytany, to ja bym się też chyba skłaniał ku temu scenariuszowi, że to trzeba, że to trzeba po prostu wyczyścić siłą i, i, i ustanowić nowy, nowy stan prawny. Tak. Ale jeszcze tego nie zrobiono. Nie zrobiono tego, bo, bo ja nie wiem, czy wszyscy wokół chcą. prezydenta Zełęskiego tego naprawdę chcą. Bo to, bo, siły, bo to oczywiście. Ten, ten, ten cały system on jest ze sobą wzajemnie powiązany: oligarchowie, urzędnicy, sędziowie i tak dalej. No. Każdemu będącemu przy władzy jest na rękę, żeby ten system sądowy też nie został do końca wyczyszczony, bo to są jakieś instrumenty, które będzie można w przyszłości użyć. Czy tak. gdyby system sądowy ukraiński był, był wyczyszczony, to by się udało te wszystkie um, procesy przeciwko Poroszence tak, tak łatwo przepychać? No, pewnie nie. Tak. Więc prezydent Zajniewski też z tego korzystał przed wojną. Znaczy korzystał, korzystał, aż doszedł do momentu, w którym ten system obrócił się przeciwko niemu, no i wtedy zrobił się problem. Więc więc tutaj albo jest potrzebna wola polityczna, zdecydowana decyzja, że, że ten system czyścimy, no albo to będą takie przepychanki w jedną i w drugą stronę. Bardzo Ci dziękuję. Dzień Daniel również. Szeligowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. To wszystko na dzisiaj. Napiszcie Państwo, co o tym sądzicie, bo to bardzo, bardzo ciekawe i, i wiele rzeczy będzie się w sferze politycznej dziać na Ukrainie. Subskrybujcie. Układ otwarty. Przypominam, w lewym dolnym rogu, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, kliknijcie. Dzięki temu będziecie otrzymywać informacje. Jeśli uznacie, że warto, to zapraszam do wspierania. Wszystkim patronom bardzo dziękuję. Do następnego razu, do widzenia. Nagraj to w blisko.